Dobra. Uff. Powiem to tak. Tomas, sprawiłeś, że moje marzenia się spełniły i kocham cię za to, człowieku. Co mam dokładnie na myśli? Obejrzyjcie odcinek do końca, a się dowiecie. Zapraszam. Hej, z tej strony są Pony. Tak wiem, dawno nie było odcinków. I dzisiaj pragnę wam przedstawić omówienie odcinka Where That lub Papa Garou, czyli drugiego odcinka trzeciego sezonu z Miraculum, w którym, oj, dzieje się dużo. Zostańcie do końca, a zobaczycie, co mam na myśli. Jeśli odcinek wam się spodoba, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod odcinkiem, takiej sylwestrowej na nowy rok, aby była, i przy okazji, jak już tam dajesz tą łapkę w górę, to walnij też tego subika, okej? Żeby ten czerwony przycisk zrobił się szary. O, tak, dokładnie, ślicznie. A i ten dzwonek, no my już to się chyba rozumiemy. Nie przedłużając, lecimy. Przy okazji, odcinek jest po francusku, także jak potem wyjdzie angielskie tłumaczenie, a ja coś źle powiem, to nie bijcie za to w komentarzach, okej? Odcinek zaczyna się walką z Bobo Gigantem, co mogliśmy już widzieć na teaserze tego epizodu. Podczas walki złoczyńca rzuca Biedronką o billboard z Adrienem, na co ta oczywiście zachwycona wyrotyka ust chłopaka. Kiedy protagonistka używa szczęśliwego trafu, wypada jej pączek, który złoczyńca chce zjeść. Nie smakuje mu, więc rzuca nim w dom Marii, co widzi jej tata i od razu biegnie do swojej córki, której, jak się okazuje, nie ma w pokoju. Zamiast jej jest kukła z jej pseudogłową. Wszystko kończy się dobrze, jak zwykle. Niestety, Biedronce kończy się czas i prosi Czarnego Kota, aby ten odniósł dziecko do rodziców, a sama skacze na dach swojego domu i się przemienia. Bobas pokazuje chłopakowi, że dziewczyna nie oddała kotu smoczka. Kiedy blondyn wskakuje na dach, zamiast superbohaterki widzi Marinette. Jest w szoku. Zaczyna się zastanawiać, że jeśli przed chwilą tutaj była Biedronka, to czy Mari nie jest... No, sami się domyślcie. Dziewczyna jednak nie pozwala chłopakowi dokończyć zdania, wyznając mu, że go kocha. Oh yes, boy, the ship is coming! Bohater jest w szoku. Po chwili na dach wchodzi ojciec dziewczyny i jest również szokowany całym wydarzeniem, co sam blondyn. Chce uciec, jednak tata Mari zatrzymuje go i próbuje zaprosić na kolację, obiad, posiłek jutro u nich w domu. Chłopak nie chce dać za wygraną, jednak makaroniki go przekupiły i ostatecznie zgadza się przyjść. Dziewczyna jest tym faktem załamana. Mówi, że jest to totalna katastrofa na Sotiki i odpowiada, że mogła nie kłamać o uczciach do kota. Dziewczyna się próbuje bronić, że przecież on zaraz by odkrył, że ona to jest Biedronka i tak dalej. W tym samym czasie rodzice dziewczyny przygotowują posiłek na przyjście kota na zajutrz. Tom jest bardzo podekscytowany, że jego córka znalazła sobie chłopaka i chyba zaczyna ich shipować. Oj Tom, już cię lubię. Blondyn wraca do domu i jest szokowany, że dziewczyna kocha się w kocie. Mówi, że kocha się w Biedronce i pójdzie do dziewczyny po prostu po to, żeby powiedzieć, jak jest naprawdę. Tom zaczyna przygotowywać stół na przyjście gościa. W tym samym czasie dziewczyna wypatruje bohatera z nadzieją, że nie przyjdzie. Adrian jest smutny, że będzie musiał zamać serce dziewczynie. Tem Tiki zauważa czarnego kota, a Marinette jest tym faktem załamana. Kiedy bohaterka schodzi na dół, jej tata przesuwa ją do drzwi, by otworzyła blondynowi. Jak widać, Tom jest bardzo szczęśliwy z przyjścia bohatera do ich domu. Sabine go upomina, żeby go odstawił, a ten to robi tyle, że naprzeciw Marinette i wraz ze swoją żoną czeka na rozwój wydarzeń. Tom jest shipperem Marichat, ja wam mówię! Obaj nastolatkowie się bardzo stresują, kiedy to kot nachyla się, by pocałować Marinette, ona jest szokowana. On daje jej całusa w policzek, ona również i robią to z dwa razy. Pocałunek Marichat, mogę umierać! Później widać, jak bohaterowie siedzą przy stole, a rodzice dziewczyny robią coś w kuchni. Kiedy mówią już jednocześnie, Tom kładzie ciastka na stole, którymi nasz kotek się zajada. Ojciec dziewczyny bardzo się jara chłopakiem. Obaj nastolatkowie są zażenowani i nie wiedzą, co mają powiedzieć. W końcu blondyn przy nich wszystkich wyznaje, że kocha się w Biedronce, a nie w Marinette. Rodzice są szokowani tą informacją.
Dziewczyna udaje, że jest zrozpaczona i kiedy jest już w swoim pokoju, jest bardzo szczęśliwa, o czym mówi Tiki. Jak widać, Kwami nie jest zbytnio tą informacją ucieszona. Oj, Tiki, ja wiem, że ty też jesteś shipperką Marichat. Czuję to. Tom jest zdenerwowany. Władca Ciem to wykorzystuje i posyła swoją Akumę do niego. Nagle z domu dziewczyny wyrasta ogromna łodyga. Kot wraca do domu dziewczyny przerażony. Rozmawia z mamą dziewczyny i biegnie pomóc Marii. Kiedy jest na górze, zaczyna szukać dziewczyny. W tym samym czasie bohaterka jest uwięziona w gigantycznej kuli i próbuje znaleźć swoje Kwami. Blondyn stacza walkę z ojcem dziewczyny, dość brutalną, bo jak widać kotek jest powoli ranny i ma już po prostu dość. Marinette podczas szukania Tiki zauważa różę i biegnie do niej, by ją zerwać. Robi to, a cała gigantyczna roślina znika, a Tom wraca do swojej normalnej postaci. Wszystko zaczyna spadać na ziemię. Dziewczyna przemienia się w Biedronkę, łapiąc Akumę i ratując swojego tatę i partnera. Kot jest walką wykończony. Kiedy wszystko wraca do normy, rodzice i bohater biegną do Marinette sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jak się okazuje, dziewczyna jest na górze cała i zdrowa. Dziewczyna zachwala kotka, a ten ją przytula. Tom mówi coś do kota. Domyślam się, że jak skończy z Biedronką, to może się wziąć za jego córkę, na co Mari jest wyraźnie wkurzona. Wszyscy się śmieją i odcinek się kończy. Wow, wow i jeszcze raz wow. Nie spodziewałam się takiego odcinka. Cały odcinek poświęcony Marichat. Moje marzenie się spełniło. Znaczy... Wracając. Według mnie odcinek wyszedł kozacko. Mamy coś nowego od standardowego uratowania przez Biedronkę całej sytuacji. Mam na myśli Marinette, jako ona sama zniszczyła przedmiot za Akumą, a nie kot. I przez większość czasu pokazywała się ona, a nie Biedronka. Twórcy po raz kolejny dość mocno mnie zaskoczyli. Gratulacje dla was, wow. Oby takich odcinków było więcej, bo widać dosyć mocny progres od początkowych odcinków z pierwszego sezonu, aż do teraz. Mega mi się spodobały sceny z pocałunkiem Marichat oraz kiedy Mari wyznaje, że kocha kota. No jak dla mnie, to by był ship życia. Są po prostu dla siebie stworzeni. To by było tyle, jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba na kanale, a będzie mi naprawdę miło na serduszku. Ja uciekam, widzimy się w następnym odcinku. Kopytko!